Okej, zaskoczyłaś mnie. Mam znaleźć parę, położyć w łóżku, przeanalizować pozycję. Co prawda jestem aktorem, a nie psychologiem, więc może być trudno, ale dam radę. Macie się położyć i zademonstrować, w jakiej pozycji zwykle śpicie, a ja wam wtedy powiem, co to o was mówi. Śpicie do siebie plecami, naprawdę? Podążacie w przeciwnych kierunkach. Tak? Ale ty, Marcinie, zajmujesz więcej łóżka, więc to ty nosisz spodnie w tym związku. Dzięki za pomoc. Pomożecie mi wygrać zakład z moją koleżanką Matyldą. Okej. Okej? Jak ładnie. Ty jesteś osobą bardziej zaangażowaną w waszą relację. Bartek się troszkę ciebie boi, powiedziałbym. Świadczy o tym ten dystans między wami. Mam rację? No, trochę. Kuba bardzo cię wspiera. I moim zdaniem czeka was świetlana przyszłość. Naszym też. Tak myślę. Łączy was wyjątkowa więź. Ufacie sobie. Niemniej jest jakieś pęknięcie. Ostatnio była jakaś awantura. Widzę, już nam przechodzi powoli. Chodzi o to, żeby położyć na łóżku i zademonstrować, jak państwo zasypiają, w jakiej pozycji. Ma pani w mężu silne oparcie. Bardzo. Mąż śpi na wznak, więc pewnie jest niezależny. Mamy 3 córki, więc on musi rządzić. I w tym związku panuje ład, porządek. O tak. Dziękuję. Całkiem było sympatycznie. I nawet pachniało ładnie. Matyldo, jak widzisz, nie było łatwo, ale poradziłem sobie. Teraz ja mam zadanie. Ty pokażesz mi, w jakiej pozycji zasypiasz, a ja w tym czasie udam się na zasłużony odpoczynek.